Witajcie ludzie, znowu... O, ja też witam! Da. Znowu gramy w Sniper Ghost Warrior. Cześć! I bezbędny... No, jestem zdzichu oczywiście. Ja jestem też zdzichu. Tylko numer dwa. I tak, przechodzimy dalej, kontynuuj. Cześć, zanim ten, zanim zaczniemy, to ja chcę coś od siebie powiedzieć. Film może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych i mleka i jajek. Dobra, kontynuujemy. Ciekawe, gdzie może to być. Dobra. Przeniknij do obozu wroga. Ludzie mogą umie czytać. A ten menel coś mówił do nas. No właśnie. Ale ma krzywą mordę. Dobra, idziemy. No, prójesz. No, to fajnie. Masz grubą dupę, też nie spaliłeś opony. No, prójemy. O, wejdziemy na to? Możemy, ale nie wejdziemy. Masz dotrzeć jak najszybciej do celu i wszystkich pocałować głęboko w dupę. Czyli tak dziś wieli to grube? Nie, w ogóle ominimy. A ten co? Ominimy ten temat. Myśli, że cię zgubił i czeka na ciebie. No do jasnych. Jestem przed tobą. Moglibyśmy iść? Dobra. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś wada gry, że się zacięła. Aha, fajnie, odporny na kule, ciekawe. Dobra, nie chcę iść, to nie. I w tym momencie popsuję sobie staty. O, super. No. Fajnie. A, bo on był na pozycji. Nie czytałeś, pewnie pisało, ale ja też nie czytam, bo mi się nie chce. Jeden strzał, jeden kill, no to ja wiem. Tylko w uszy się najważniejsze rzeczy tylko wbijają. Tak? Co, w dupę, głupiś? To fuck? Chyba musiałeś wszystkich po cichu zabić i niepostrzeżenie się tego, ale widocznie ty wolałeś po swojemu zrobić, ale teraz oglądamy bullet time, jak oto bullet prosto w headshota wali. No. Ale patrz, oni by mnie z takiej odległości widzieli. To jest normalne. Niby nie pisze, że w twoją stronę strzela, ale dobra. Pewnie twój ich ściąga, ale masz przecież 81 HP. Dziwne. Bo mnie trafili. A, dobra, nieważne. Ale cię widzą. Już cię nie widzą, ale idź do celu. Skądś mnie skubany trafił. Idź do celu. Wyżej. Dobra, uciekaj, bo widzę jakieś snajperki mają potężne, że cię trafiają ciągle. No. Dobra. W każdym razie jeszcze się nie lecz, może. Bo to nam niepotrzebne, takie zbędne gówieneczko. Tak. No. Już to widzę. Taka dziwna tu jest taka ponura, lekko muzyka w tym snajperze. Jakby nie mogę puścić jakiejś takiej muzyki w stylu rozruba. Ja nie mnie przez... Ja oczywiście muszę widzieć. No, takie oto. To jest właśnie gra ludzie, w której boty potrafią bez przeszkód. Dobra. Której boty mogą bez przeszkód skanować przez skały, liście, mury i tym podobne. Tak. Takie atrakcje tylko w grze Sniper Ghost Warrior. I 15 HP, 11, 8, 5, 1. I regeneracja, proszę. No jest regeneracja. 30 HP tylko, a powinno być chociaż 2. No trudno, cieszmy się z tego, co mamy. Im dłużej stoisz, tym bardziej jest ryzyko, że cię zdejmą. Już tam gościu chodzi, coś kręci się w kółeczko. Zdjęłeś go strzałem chyba Gdzieś tam. No gdzieś tam, tak. A, to on przez namiot mnie skanował. A, no, to było do przewidzenia, taka gra. Ale co, gra fajna, co nie? To cieszymy się, skoro ją mamy. The fuck?
Idealnie strzelają w ziemię, no naprawdę, obliczają tor lotu kuli. Ciekawe. Jak z bliska... O, teraz się nie zdradzę. No, teraz się nie zdradzisz, dobra. A z bliska to oczywiście trafić nie potrafię, tylko z daleka, czy, tak? Może da się wyjść na to? Nie, tu... Tak, bo będzie... Ty masz przejść do celu, on wchodzi na to. No, on będzie ci drogę czyścił. Srał. On... Ale najpierw ja chcę sobie drogę oczyścić. Ha, dobrze, że się nie da. Bogu dzięki, bo byliśmy, ludzie byli skazani na uparto... Patrzyłeś czas? Uparte zachowanie, tak, zdzicha numer 2. Dobra. Jeden kill, jeden strzał? Nie, teraz nie. Bo właśnie teraz ludzie... Słuchałem się w rozmowę i stwierdziłem, że... Czy mi się zdaje, czy to ta misja, gdzie był nieśmiertelny bot? Nie wiem. W każdym razie tu chodzi o to, żeby się nie ten... Nie zdradzić, a jak się zdradzisz, to żeby za pierwszym razem goście zabić. Na przykład tego, co mnie namierza? Nie namierza cię, to przesuwaj się. Ale patrz, czerwony się robi. A, no to strzel. I headshotik. O, idę spać. Dobra. Nie możesz się zdradzić, biegnij. Ja będę patrzył na twoje wykrycie. Jak powiem, że rośnie, to się położysz. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Radar nie wykrył, to ty przecież okiem nie wykryjesz. Da się, tak czasem tak jest. No to jak oni cię wykryją. Na razie ci się wykrycie nie zwiększa, więc idziemy dalej. I dojdziemy do tego wyznaczonego punktu, gdzie pisze 40 metrów, teraz będzie pisać 30 metrów. I co, przez dżunglę przechodzisz? Idź kulturalnie chodnikiem. No, tekstury kamieni. I teraz pewnie wyjdziemy na wieżę, tak? Aha. I co dalej? Znajdź dane. Dobra, znajdziemy ludzie dane. Ktoś mnie patrzył. Widzę, z lewej. O tam gdzieś. Ale to jeden... Żeby syrena się nie włączyła. Idź. Do mieszkania. W środku? A na ze... Co? Ej, dobra, idź. Ale tam chyba z tyłu coś było? Gdzie? O! Komputerek. Długą rękę ma. No. I plecaka nie musi otwierać, czajcie. Pewnie na głowie postawił. Mm-hmm. Tak, pyk. Jak w Minecrafcie. No. Ale to nie jest Minecraft, bo grafika, łóżko jest normalne. Drzwi nie ma, ale jest za to próg. Próg? Co ja mówię? To jest futryna. Srutu tu, gówno dupa z drutu, tak, no. To pornos! No dobra, idź. No ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa. Patrz tyłem, przodem, tyłem idź. Nikt mnie nie wykrył. No dobra. A. To oni? A. Fajnie. Przeładuje podczas wchodzenia po drabinie pionowej. Ale coś jakiś czas chyba cichy byłem. Ale armia z lewej strony. No, idziemy. Kolejny dach. No a co w tym dziwnego? Chodzący krzak po dachu. Dziwna ta pleśń. No. Chociaż tu też jest chyba pleśń, tak? No. Co to ty? No, fajnie. Ale co to? Idź. Tylko nie wpadnij. Tu muszę. Nie, idź do punktu.
No idź. Ze wschodniej strony. A gdzie jest wschód? No idź. Mógłbyś się ruszać, bo czas ucieka, co nie? Tak? No. Idź, szybko. Załatw to sprawnie, a nie. Aha. No, To dachem. No, to wejdź dachem. To mówiłem. To cieszę się, że mówiłeś, ale to zrób. I na dół. Schody są. Wiem, widzę. To dobrze, widzę, że wiesz. Co tu robił sam. Chyba miał zamiar przejść do czynności fap fap. Trzymaj się z dala od okna. Co? Co tam był? Widziałem. I co, może mnie zobaczy? Stoi dalej. Nie miałem wyboru. Trudno, syrena się nie włącza. Cieszmy się. Idźmy dalej. Kurde, nie cierpię misji ze skradaniem się, bo zazwyczaj tak jest, że idziesz, idziesz. I kiedy trzeba kończyć odcinek, okazuje się, że przeszedłeś tylko mały fragment gry. Znaczy, no. Jedna, chyba milionowa. Tak, patrzę ciągle czas. Właśnie jesteśmy w środku. Wow. Co ja tędy mam? Wschodnia. A gdzie jest wschód? Nie wiem, nie piszę. No i dobra, ryzykujemy. No i headshot. Ważne, że nikt nas nie zauważył, chyba. Wychodź. Wychodź. O, tam jest grupka. Trzeba ich strzelać. No nie wiem, bo jakie... Czyli zapiszę F5. Tak, F5. Zapisaliśmy i strzelamy im w kapustę. No, sprawniej to rób. Jeden. Drugi. Czytać? Nie wykryli mnie. No, czytaj. Może jak sprawnie pójdzie, to będzie lepiej. Nie mogę strzelić. No, może spróbować jeszcze raz, tylko ostatni. Ale wyjdź, żebyś ich całych widział, wszystkich, żeby tak machnąć myszką i zdjąć. O nie, bullet time. To źle, że bullet time. Szybko? No i dupa już. Po co? Nie, nie mogę im strzelić w głowę, bo będzie bullet time. No, więc po bebechach. W ogóle nie mogę ich strzelić. No właśnie, czyli przejdź, odwróceni są tyłem, to przechodzisz. Tylko ludzi stojących pojedynczo można ściągać. Mamy nauczkę, ludzie. Chowaj się za czym? Nie. Przez północną bramę przejeżdżają srotototo i nie można się wychylać właśnie. Jeepki jadą właśnie. A jakby mnie zobaczyli, to by pomyśleli, że sram. Taki krzak z hemoroidami. Ciekawe. Mocny wiatr jest tutaj. No tam... Nice. Nice. No to ta misja, co tu nieśmiertelni wrodzy są. A mi Putis przyszedł. No i teraz pierdzi w... Ała. Ta fuck. No fajnie. Co on, zgarbiony? Trolololololololo. Fajnie. Czytaj. Dlaczego? A przerwa w grze jest. Aha, dobra. No, cieszymy się, ludzie. Dostałem bardzo fajną wiadomość, nie powiem jaką. To jest moja słodka ja tajemnica. Sweet secret. Tak. Idziemy. Co on powiedział? Wejdź pod rurociąg. O, co to, GPS? No, dzień dobry. Oj. No i zauważyli.
Au, ale... Pomyliłem spację z kontrolem. Właśnie cię w ucho tak naparzali, że powinieneś być ogłuszony, ale... No. No. Szybciej, szybciej, kurde, mać w dupę srać. Headshot. No. A tam przed nim stał wróg. Wiem, jak go już wcześniej zdejmowałem. Nice, znowu nice. I leci. Co to jest? To głowa? To plecak. A. Tam głowa. Dobra, trafiłeś. No. Biegnij. Nie mogę, a nie mogę. No. I padnij. No GPS się włączył, ludzie nam. Fajnie. W zegarku pewnie ma. A nie ma zegarka. No musisz przejść. Nie, poczekaj za mną. Nie wychylaj się. Aha. Głupia trawa. No poczekam, aż nas zamelduje. No szybki. No cóż, zasięg się... O. No fajnie, fajnie. No ruszaj, szybciej gadać. Zrobię tu szybki zapis, bo nie chcę tego powtarzać. Tak? No. Tak, gra polega głównie na F5 i go. Wykrycie maksymalne. Zajebiście. No i skąd byś się? Wczytaj? No wczytaj. Czyś coś nie tak? Tak. Musisz się czołgać. Dobra, leć. Czołgaj się, nie wstawaj. Niestety trzeba. Co, mam jej nie zauważyć? No bo jesteś wchodzącym krzakiem. Jeżożwierz tak zwany. Chyba. O, coś. Wykrycie tak leciutko drgało. No ale co, my jesteśmy tylko zwykłym krzakiem. Jesteśmy zwykłym krzakiem, takim pustelnym, który się toczy po podłodze. Ale rozumiecie. Co mu ten deszcz do oczu wpada, czy co? On nie ma tych powiek. Tylko wytrzesz gauma. Już mogę? I nie mruga. Możesz. O, w końcu. Raz, dwa, trzy. O, tam jest za budynkiem jeden. Bok. Muszę być czujny. Wiesz jaki czas? Wiem jaki czas. Ale to dziwne, w magazynku się cichy. Tabaka coś mówi. O tabace gadają ludzie. Dziś to boi się w magazynku iść? Nom. Tylko snajperkę mieć to, ach. Gdzieś kucnął. Widać, że ma... No idź! Widać, że ma gościu problemy ze sprawami fizjologicznymi. Pływamy w jeziorku. Patrz. Nie bierze tej broni. W górę. Ej, co jest? Chcę wypłynąć. Ty może wpłynąć do rzeki. Ty kurwa, nic nie widzę. O. A, to szambo jest. No. Ja nie umiem pływać. Się topił. Aha, fajnie. Bronił sobie szedł. Zaliczał mieliznę. No szybciej, co za jakiś matoł. Przecież on się czołga po dnie. No. A to muł i tak dalej. Nie, oni tu szambo wypompowują. No przecież. Mimo, że to taki mały las tropikalny. No los. Może na kucaka? Było tak czołgająco pływać. A no dobry pomysł. No dalszy punkt 50 metrów. Tak, to tutaj był ten nieśmiertelny bot. No. W tej misji był ludzie nieśmiertelny bot. Nie dało się niczym zdjąć, mimo że chyba milion kulek w heada. W ogóle ja pamiętam, z tego co pamiętam, to już amunicji nie mieliśmy, bo wszystkie wywaliliśmy w niego. Strzelając po różnych częściach ciała, głównie w głowę. I nic to oczywiście nie dało.
bo to była kolejna usterka gry. No niestety. Ale jak na razie nas nic złego nie przytrafia, oprócz trawy, która coś się jakoś balansuje pod ziemią. Tak? Jak to jeden, to tak. Ale to było... ich było trzech. No i dupa. No trzeba. Oni cię i tak by zabili, bo... nie możesz, nie mogą cię wykryć i... wtedy mają paręnaście procent większą moc szczelania. Czyli są potężniejsi ogólnie mówiąc i cię wykrywa... już nie. Jedziemy dalej. Za nimi? No możesz. Daj im przejść. Przez budynek pole. No tam mamy iść, tak. Ceresi upomina swoje, a Mieszkark z drętwią. Lol. Dobra. Taki nudny ten odcinek, bo czołgać się trzeba, czołgać. Wszyscy mają... cała atmosfera jest cicha, skupienie wielkie. I tak dalej. I co, może tamtędy, gdzie Hitler coś wymachuje? Chyba budynkiem trzeba. No, budynkiem. Tak. Ja tylko mam bieguneczkę i muszę wstąpić sobie po ten właśnie. O, pościągał. Ile strzałów, lol. No. Czyżby to było jakieś... nie, to wrot. A, no ćwiczył. Moje snajperki, ej no. Już jego nie zdjęłem, co on to. No właśnie. Idź w każdym razie. Idzień. No co, oni mnie nie widzą? Co, może strzelać do celu z 2 metrów? Wokół strzelnicy przejdź. Ślepi co? No idź. Co za idioci, Boże. Skupieni na swoim, dobrze, cieszymy się. O, w domu jesteśmy. Jakby tak było naprawdę, to... to nie, niezłe szczęście by człowiek musiał mieć. Bo to ludzie tacy głupi nie są. No, taka jest prawda. No. Jakieś 70 metrów. Dobrze obliczył okiem. No. No i co? Nie, myślałem, że się zbagowałeś. Dobra. Powstałem w rury. No wiem. Tam naprzeciwko ciebie jest jeden wróg. Ale mógłbyś podbiegnąć chyba, chociaż nie wykrywa cię, coraz bardziej czerwone rośnie. No i... no i dupa. I wszystkie strzały w ciebie trafiają. Bardzo równo, wszystkie trafiły. Przyściutkie w ciebie trafiły, czaisz? No. Tylko tak, strzał za strzałem w ciebie pakował. Muszę go zdjąć. On jest gdzieś ten, za budynkiem. O, jest, jest. No i headshot. I nie będzie nam gościu przeszkadzał. Widać, że nieźle ich ćwiczą. No. Jakiś, widać, no właśnie, widać. Widać, że to jest jakiś salon pro gamerów, ale my kończymy w tym miejscu był odcinek, słyszysz, ku człowieku? Escape, zapisz. Jop twoją. Ach, dzięki Bogu. Więc, no. Ja się z wami żegnam, jestem Zdzichu. I proszę tak, subscription, application w górę, dobre komenty was, ja, proszę was, ja. No. I zapraszam do oglądania moich innych filmów i odcinków z tej gry. No. No, ja jestem Zdzichu jeszcze raz i się z wami żegnam. Ja też się żegnam, Zdzichu numer 2. Więc nara. Cześć!